Robi snecze? No co? Ale starym techniki. Nie, no wiesz, technika nie idzie z siłą. Szósta 20. Wow. Dzisiaj odpowiem na pytanie, jak szybko i kiedy wrócić do ćwiczeń po chorobie. Dość dużo osób teraz choruje w tym okresie. Cały czas dostaję pytania. Nawet pisałem o tym ostatnio na blogu. Także dzisiaj odpowiem na to pytanie. Kto jest na spacerze? Kto jest na spacerze? Szaman, to nie dla ciebie jedzenie. Nie! Okej, jestem w drodze na kolejne zajęcia i miałem odpowiedzieć na pytanie, kiedy wrócić do ćwiczeń po chorobie. Jeśli to jest tygodniowe przeziębienie, a przeważnie przeziębienia trwają tydzień, to właśnie jest to okres, kiedy nie powinniśmy trenować. Jeśli bierzemy antybiotyk przez tydzień albo dwa, to też jest okres, kiedy powinniśmy nie trenować. Jeśli przeziębienie zaczęło się w poniedziałek, kończy się w niedzielę, spokojnie w poniedziałek możemy już się udać na zajęcia. Nie musimy iść na maksa, nie musimy ćwiczyć tyle, ile fabryka dała, a możemy spokojnie podejść do tematu. Przeziębienie to również trochę sprawa indywidualna. Jeśli budzicie się rano i czujecie się źle i powiecie sobie, nie, no znowu jestem chory, nie mam siły, to tak będzie. Jeśli się nie poddacie temu przeziębieniu i będziecie walczyć, wcale nie oznacza, że musicie przerywać treningi. Mnie od tygodnia bierze przeziębienie, ale powiedziałem sobie, że nie mam czasu chorować i się nie poddam. Czuję, że to przeziębienie powoli przechodzi. Nie poddałem się i tak naprawdę to ja wygrałem z przeziębieniem, a nie ono ze mną. Miesiąc lub dłużej i chorowaliście na przewlekłą chorobę, musicie naprawdę spokojnie wrócić do trenowania.
najlepszym sposobem na to jest trening jak największej liczby partii mięśniowych. Właśnie takim treningiem jest crossfit. Tylko nie możecie rzucać się od razu na ciężar, który wcześniej robiliście, tylko naprawdę powoli wracać do ćwiczeń. U was w boksie jest kilka grup zamasowania. Po bardzo długiej przerwie możecie zejść grupę niżej na chwilę, tak żeby powoli, powoli wrócić do formy i dopiero później wrócić na swoją grupę, na której trenowaliście. Nie musicie też trenować od razu 5 dni w tygodniu. Możecie zaczynać 3 dni w tygodniu, a na przykład 2 dni w tygodniu poświęcić na bieganie, rower albo pływanie. Jest godzina 20, wracam do domu. Jak wrócę, od razu siadam do edytowania. To był męczący dzień, ciężki trening, zresztą widzieliście przed chwilą. Mam nadzieję, że dzisiaj pośpię dłużej. Dziękuję za feedback z waszej strony. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach do filmu, na Facebooku albo Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie poniżej.